C-Sharp to gówno, long life Java. Ciekawe, jak ten wstęp będzie lubił YouTube, ale tak w tym kontekście, to jeżeli pracujesz dłużej z językami programowania, poznałeś ich więcej, to prawdopodobnie to samo sądzisz o każdym innym języku. I taka jest prawda, że każdy z nich ma swoje zastosowanie, ale każdy z nich ma swoje ograniczenia, więc tak naprawdę, będąc całkowicie szczerym, muszę powiedzieć, że każdy język pod pewnym względem to gówno, co zresztą napisałem tam w komentarzu, bo każdy ma swoje ograniczenia i każdy ma jakieś brudy, które ciężko zaakceptować. Na przykład w C-Sharpie są to pewne nowe konstrukcje, które wyglądają ładnie na papierze, ale pod spodem robią miazgę, albo są bardzo niezrozumiałe, albo są takimi protezami. Znowu, na przykład w takim JavaScriptie, mimo że super się tam pisze moim zdaniem, na przykład query, chętnie bym zamienił w nowych projektach query handlery, czy też po prostu metody do wyciągania danych z bazy z C-Sharpa na JavaScript, to jednak jego brudy związane z ciężkimi do zrozumienia zachowaniami są, myślę, że wszystkim bardzo dobrze znane. I to samo można powiedzieć o każdym języku programowania. Także zgadzam się z tym, co gdzieś kiedyś słyszałem, że dobrego programistę danej platformy można poznać po tym, jak bardzo ją hejtuje. Ale dzisiaj nie o językach programowania. Chociaż jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to pisz oczywiście w komentarzu. Więc poza tym, że akurat dzisiejszy dzień głównie spędziłem pracując w pair programingu, takim trochę udawanym, nie? No bo jednak pair programming powinien wyglądać trochę inaczej, to znaczy jednak powinniśmy być albo na miejscu i wtedy faktycznie każdy z nas może dostać w ręce klawiaturę i napisać coś, albo skorzystać z takich narzędzi typowo do pisania kolaboracyjnego w jakimś IDE, ale akurat pracowaliśmy na Riderze i tam nie kojarzę, żeby takie narzędzie było. Zresztą, a przynajmniej nigdy z niego nie korzystałem, w Visual Studio korzystałem, ale też dawno z tego nie używałem, no więc to było takie raczej wspólne rozkminianie problemów, a jeden pisał, a drugi ewentualnie podpowiadał, co, jak coś można zrobić, no bo wiadomo, że też jak się pisze, to czasami, jak się patrzy na to, jak ktoś inny pisze, to czasami przychodzą do głowy lepsze pomysły, więc przez to, że nasze zadania trochę się zazębiały, to z kolegą sobie w ten sposób pracowaliśmy przez większość dnia i myślę, że całkiem fajny kodzik nam z tego wyszedł, a no przynajmniej wyszło działające rozwiązanie, więc wydaje mi się, że dało to nam dobrą korzyść i przyspieszyło tak naprawdę pracę. Ja raczej uważam, że pair programming, mimo że dwie osoby siedzą nad tym samym teoretycznie zadaniem, pomaga przyspieszyć pracę, a na pewno pomaga wyprodukować kod, który dużo szybciej jest zdatny do wrzucenia go na produkcję. A tak naprawdę temat, o którym dzisiaj chcę szybko, dosłownie w paru słowach powiedzieć, to jest pytanie, które pojawiło się w jednym z komentarzy pod moim filmem. To jest komentarz zostawiony przez Dominika, który pisze, że zainteresował go temat DDD, o którym wspomniałem w filmie. I pyta, no i jakby zakłada, że to jest coś, co warto znać, jak się wchodzi w profesjonalny świat, no i czy są jakieś alternatywy. I jeżeli chodzi o alternatywy albo wejście w świat DDD, to całkiem, znaczy dobrym początkiem do tego jest, powiedzmy, mem, który się pojawił na Twitterze podcastu CTO Morning Coffee. No przeczytam mema, żeby nie było, że osoby, które słuchają, też nie widzą, co tu się dzieje. No, jest we use DDD architecture in our organization architecture. Yeah, you know, aggregates, value objects and entities, bounded context. Do you draft your system by language concepts learning through collaboration? We do database driven design. Thank you. I poza tym, że czytanie tego mema sprawia, że staje się 10 tysięcy razy mniej śmieszny, to jeszcze chodzi o to, jakby on dobrze tłumaczy, jaki jest problem w ogóle z wdrażaniem domain-driven design i dlaczego tak naprawdę DDD nie jest aż takie popularne, mimo że mogłoby być i też nie zawsze się daje w ogóle wprowadzić. Tak naprawdę alternatywą, już odpowiadając na to pytanie z komentarza, jest raczej to klasyczne podejście, w którym mamy encje domenowe, tak, takie zawierające jedynie pola i mamy jakieś klasy, które po prostu modyfikują te dane. Więc mamy jakieś API, pewnie w tym API, jak już jest całkiem
całkiem nieźle, to mamy pewnie jakieś handlery na te requesty, no i tam sobie jakoś te dane obrabiamy, dociągamy encje, zmieniamy encje. Jak mamy lepszy system, to nawet tych encji nie zwracamy, tylko je mapujemy do coś innego. Więc tak naprawdę, wbrew pozorom, w takim profesjonalnym świecie dużo częściej spotkasz, bo całkiem często spotkasz systemy, w których po prostu jest to zbudowane na zasadzie encji bazodanowych, a te wszystkie metody do operacji na danych są zbudowane gdzieś tam w jakichś warstwach pośrednich, które po prostu wyciągają te encje, robią jakieś ify, jakieś for each'e, zmieniają pola tak jak akurat pasuje i zapisują te dane z powrotem, bez jakby żadnego podziału na poszczególne odpowiedzialności. A wynika to z tego, że bardzo często, najczęściej zespół deweloperski nie ma dostępu w ogóle do osób związanych z domeną, więc no, tak jak tutaj właśnie na tym obrazku było pytanie, czy twój system jest kierowany językiem i koncepcjami, które wyniknęły ze współpracy z ekspertami domenowymi. No bo jeżeli nie, no to właściwie nie robisz DDD, bo Domain Driven Design polega na tym, że ty musisz współpracować z ekspertem domenowym czy z ekspertami domenowymi, posługiwać się tym samym językiem i w twoim kodzie używać tego samego słownictwa, takich samych podziałów, takich samych koncepcji, jeżeli chodzi o zależności pomiędzy elementami, jak używają ci eksperci, jak używają te osoby, które ten system, które przynoszą wiedzę o tym, jak ten system ma działać. Ale jeżeli kogoś ten temat interesuje na takim podstawowym poziomie, żeby w ogóle zobaczyć, jak można pisać kod, w którym no powiedzmy takie domenowe podejście, nie jakieś super rozbudowane, albo jakieś super zaawansowane, albo jest takie całkowicie pełne, ale trochę odbiega od takiego podejścia typowo database first czy database focused, no to zachęcam się jednak do śledzenia tego projektu, który tam buduję. Nawet nie musisz kursu ode mnie żadnego kupować, bo tak jak mówię, ten kod udostępniam for free na GitHubie. No, tego kodu jeszcze nie ma, nie? Ale jakby cały ten proces myślowy, twórczy udostępniam for free na GitHubie plus w formie tych vlogów, więc zasubskrybujesz ten kanał, pofollowujesz repo na GitHubie i myślę, że coś z tego wyciągniesz, to będzie taki podstawa podstaw, to nie? A jeżeli chodzi o alternatywy, to, no to po prostu weź typowy jakiś kurs związany z nauką pisania aplikacji w ASP .NET MVC, albo zobacz na sporą część, zwłaszcza tych paruletnich projektów, i tam zobaczysz, że tego DDD w ogóle nie ma. Tam nikt się nie przejmuje tym, żeby domena poniżej samego API była jakoś szczególnie zamodelowana. Tam raczej jest to operacja po prostu na danych, znaczy na danych, w sensie na polach w bazie danych i tyle. I to jest tak naprawdę najczęstsze podejście, a nie robienie domain driven design. Prawdopodobnie ten fragment, który był przed chwilą, trochę skróciłem, albo nawet bardzo, bardzo skróciłem, bo po przemyśleniu tego, no nie wiem, przez 2 godziny doszedłem do wniosku, że nie będę tłumaczył całego działania DDD, domain driven design. A ważniejsze jest to, żeby powiedzieć, że DDD nie jest jedynym obowiązującym sposobem pracy w projekcie. Ma swoje, może nie tyle duże ograniczenia, co bardzo duży koszt wdrożenia. Nie tyle koszt nawet finansowy, chociaż pewnie dałoby się to przeliczyć, ale też koszt taki związany z wysiłkiem całego zespołu, z wysiłkiem, koszt też organizacji, zmian być może w organizacji, czy to projektu, czy w ogóle czasem wręcz firmy. Więc na pewno nie jest coś, co jest obowiązkowe i w każdym projekcie powinno się znaleźć. Tym bardziej, że po pierwsze, nie każdy projekt tego potrzebuje. Są projekty, które po prostu mają zapisać dane, przetworzyć dane. Może są jakimiś po prostu pipami do przepychania danych z jednego miejsca do drugiego. Może są jakimiś konwerterami, może są po prostu storage'em na dane. Więc nie potrzebują takich mechanizmów. A druga sprawa, drugi powód, dlaczego to nie jest obowiązkowe do stosowania, czy też nie każdy projekt będzie miał DDD, jest fakt, że przede wszystkim dużo ważniejsze jest moim zdaniem stosowanie tego, co znamy. Bo być może będzie to dla niektórych kontrowersyjne, ale uważam, że lepiej dla projektu będzie, jeżeli zrobicie go swoją
prostą techniką pchania wszystkiego na encję bazy danowej i robienia wszystkiego gdzieś tam, nawet w kontrolerach, nawet w akcjach bezpośrednio i zwracania encji, jeżeli dobrze się z tym czujecie i znacie ten mechanizm dobrze, niż próba rozkminiania nagle domain-driven design i próba takiego zamodelowania wszystkiego, kiedy tak naprawdę nawet nie wiecie, jak to dokładnie działa. I trochę tutaj nawiążę do jednego z moich poprzednich vlogów czy tam filmów, kiedy mówiłem, że mówiłem o nauce w pracy i po pracy, bo tak naprawdę to jest jeden z przykładów, których nie powinno się uczyć na projekcie, ale jeżeli wasza firma wymaga tego, żebyście stosowali domain driven design, to przede wszystkim powinna was tego nauczyć, zanim się idziecie do projektu. Do projektu powinniście siadać już z wiedzą, jakąś pewnością, więc jeżeli tej pewności nie ma, to moim zdaniem dużo lepiej dla projektu, przynajmniej w jakiejś takiej sensownie krótkiej perspektywie, będzie zrobienie tego nawet w taki jakiś naiwny sposób, banalny sposób, ale taki, który znacie i znacie jego ograniczenia, problemy i potraficie sobie z nim radzić, niż próba takiego dobrego modelowania projektu, ale w momencie, kiedy w ogóle tego nie znacie. No i oczywiście, no pewnie w końcu traficie na jakiś mur, ale lepiej ten projekt powoli ewoluować w stronę na przykład właśnie domain driven design albo w stronę jakiegoś innego podejścia do prowadzenia projektu. W momencie, kiedy się tego nauczycie, będziecie uczyć, a już teraz zbierać pieniądze na przykład za pomocą aplikacji, którą wypuściliście, która powstała właśnie w ten prostszy sposób, niż uczenie się na tym projekcie przez wiele miesięcy, jak to wszystko działa, popełnianie tych kolejnych błędów, wywalanie wszystkiego do góry nogami, bo uwierzcie mi, to nie jest tak, że przeczytacie jedną książkę i umiecie to robić, tylko to będzie dużo wywalania do góry nogami, dużo nauki, dużo stresu, dużo rozmów, dużo też straconych rozmów, takich zmarnowanych, no bo nie będziecie wiedzieli, jak o coś zapytać, jak o czymś porozmawiać. Więc moim zdaniem no to jest jedna z technik, która jest ciężka, wymaga dużego nakładu czasowo, pewnie też finansowego, na początku, no bo oczywiście z czasem się zwraca, im dłużej projekt trwa i jest bardziej złożony, tym się szybciej i bardziej zwraca. Więc są projekty, które żyją na tyle krótko, że się nie opłaca w ten sposób ich projektować. Są zespoły, które lepiej wyjdą na tym i projekt spod ich palców wyjdzie lepiej na tym, jeżeli pogodzą się z tym, żeby robić projekt przynajmniej na początku prostszą techniką, którą znają, albo inną techniką, którą znają, nawet jeżeli czują, że być może byłby to przypadek pod DDD. Dopóki się tego nie nauczysz, no to na pewno takiego projektu nie rób. No albo po prostu też z doświadczeniem przyjdzie ci wiedza, kiedy tego faktycznie nie używać, nawet jeżeli świetnie znasz domain driven design. Także myślę, że ważniejszym niż opowiadanie, czym dokładnie jest DDD, jest z mojej strony powiedzenie, że przede wszystkim projekt rób w sposób, który znasz, nad którym jesteś w stanie zapanować, w którym znasz ograniczenia, znasz problemy, znasz rozwiązania na te problemy, albo wiesz, że masz naokoło osoby, które ci w tym pomogą. Bo najgorsze jest próbować uczyć się tak dużej rzeczy w momencie, kiedy nie masz wsparcia, nie masz wiedzy, nie wiesz, jak to robić, a w dodatku nie masz kompletnie wsparcia i ciągle idziesz pod prąd w ten sposób, że poza tym, że zespół na przykład nie jest z tym zaznajomiony, więc nikt ci nie pomoże, nawet jeżeli są chęci, to nikt wam nie pomoże, nie pomoże ci sobie nawzajem. Z drugiej strony, jeżeli nie jest to wprowadzone faktycznie szerzej, nie jest wyedukowany też cała część związana z zarządzaniem, z prowadzeniem projektu, no to nie będziecie mieli na przykład dostępu do ekspertów domenowych, a to właściwie kładzie całą ideę DDD. Nie ma dostępu do osób od domeny, z którymi można porozmawiać, wymienić się słownictwem, uwspólnić język, uwspólnić pewne zachowania, które opisujecie, czy też dojść do tego, jakie są zachowania w projekcie, które opisujecie kodem. Bez tego właściwie DDD nie da się zrobić, więc nawet jakbyście sobie te wszystkie agregaty i value objecty modelowali, to właściwie niewiele z tego będzie korzyści, a możecie zrobić sobie krzywdę, bo takie połowiczne sposoby, których jeszcze do końca nie znacie, są większe, a które teoretycznie mogłyby być dobre, jeżeli były dobrze wdrożone, będą większą katastrofą dla projektu niż zrobienie tego nawet w najbardziej prostacki sposób, kiedy bezpośrednio w kontrolerze po prostu sobie wstrzykujecie Entity Framework, zapisujecie dane i później zwracacie w tym samym kontrolerze bezpośrednio encję z bazy danych.
to może być lepsze dla projektu, tak jak mówię, niż robienie koślawego DDD bez pełnego wsparcia całego otoczenia i bez dobrej wiedzy i jakiegoś doświadczenia zdobytego na albo warsztatach, które organizujecie obok projektów komercyjnych, albo z doświadczenia zbieranego gdzieś na swoich projektach. Także tyle z mojej strony, więc DDD fajne, polecam sobie się z tym zapoznać. Nie, na pewno nie nadaje się do wszystkich projektów, a tym bardziej nie polecam próbować go, kiedy nie macie wiedzy w zespole i nie macie wsparcia osób naokoło zespołu, naokoło projektu, bo bez tego to wszystko się nie uda. Lepiej sobie poćwiczyć nawet na bardzo małym projekcie, takim jak na przykład właśnie mój ten retroboard, w którym dosłownie mi wyszły tam ze 4-5 agregatów jakaś domenka, co ma ze 2 banded konteksty i to wszystko, no nie? I ja doskonale, no dobra, może nie doskonale, ale całkiem dobrze znam tę domenę, więc mogę być sam dla siebie ekspertem domenowym. Więc polecam sobie najpierw na tym spróbować i zobaczyć, że pewne rzeczy po prostu muszą zostać wszczepione do głowy i taki pewien sposób myślenia musi być zmieniony w głowie, żeby to kliknęło, bo jeżeli do tej pory pracowałeś głównie właśnie z takim klasycznym podejściem, po prostu gdzieś tam w kodzie masz metody, które modyfikują ENCE i to wszystko, no to nie takie oczywiste będą niektóre rzeczy, jeżeli chodzi o modelowanie tej domeny. W dodatku praca z DDD to jest dużo pracy koncepcyjnej, dużo pracy w odkrywaniu tak naprawdę procesu, który modelujecie, a sam kod jest dużo dalej niż typowo może się wydawać w projekcie. Polecam Ci się zapoznać z tym zagadnieniem, ale na pewno nie traktowałbym tego jako must have w branży, więc to nie jest tak, że jak nie robisz projektów w DDD, to absolutnie nie jesteś ekspertem. To jest jedno z podejść, tym bardziej, że to się sprawdza głównie w projektach takich biznesowych, takich projektach, które są raczej nastawione na właśnie inną domenę niż sama technologia, a są też projekty, które są stricte technologiczne, które są mocno technologiczne, w których się liczy przede wszystkim technologia i rozwiązania takie algorytmiczne, no tam na przykład DDD się raczej nie sprawdzi albo na pewno nie jest pierwszym wyborem, więc są różne podejścia i to nie jest na pewno jedyne, które trzeba stosować i które jest obowiązkowe w każdym przypadku. Więc mam nadzieję, że jakoś odpowiedziałem. Na pewno odpowiedziałem bardzo długo, bardzo dużo słów użyłem, ale być może taka moja natura, muszę się powoli tego oduczać, także dajcie mi jeszcze trochę, jeszcze parę filmów. Czasami po prostu muszę się wygadać, muszę tych słów wyprodukować dużo, żeby co jakiś czas wrzucić coraz krótsze, coraz bardziej treściwe materiały. Może nie krótsze, ale bardziej treściwe, mające więcej informacji na każdą minutę. Ale takim materiałem jest ten dzisiejszy. Ale jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to dzięki wielkie. Zostaw za to też łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeżeli tego nie robisz. Napisz w komentarzu na przykład, jeżeli jesteś w tym momencie, to napisz w komentarzu na przykład niech to będzie ENCIA, tak? Słowo klucz ENCIA. Jeżeli zobaczę w komentarzu słowo ENCIA, to będę wiedział, że dotrwałeś do tej minuty, a to już jest na pewno grubo powyżej 20 minuty, więc gratulacje i do zobaczenia w następnych filmach. Dzięki wielkie, cześć!